Dziwnów kapitanat, Dziwnów kapitanat, kajak wędkarski Morska TV prosi. Nakładamy na kurtkę. Panie, 7 lat chodzę w tym, nie potrafi mi się to w ogóle nawet zepsuć. Ile waży? 38 gram. Wow. Także to, tu jest jeszcze ciekawostka. Okej, okay, wylądowaliśmy u Krzysia na stanowisku. Cześć Krzysiu. Witam wszystkich. No i właśnie, tak, no to piękne wzianka mamy na Władek Team od w sumie samego początku, no i teraz na morskie ekipy. Proszę bardzo, mamy też to. Krzysiu, ile lat już robisz ciuchy? Ile robię? Już nie wiem, ale chyba to jest 7 lat już firma ma. Mhm. Wcześniej chcieliśmy na jakimś podwykonawstwie, działaliśmy, ale właśnie od 7 lat już całkowicie produkcja jest u nas. Robimy to, nie jesteśmy jakąś ogromną firmą, nie robimy tego w tysiącach jako sztuk, dlatego jesteśmy też otwarci dla każdego, że każdy może u nas zamówić nawet od jednej sztuki. Ja również osobiście, jeżeli bym chciał sobie wykonać coś, to nie będę zamawiać 100 sztuk czy 10, żeby zobaczyć tam jakość i tak dalej. Także tutaj postanowiliśmy, tak jak w naszym sklepie stepanofishing.com, wprowadziliśmy, że sprzynęty na sztuki, co jest do nas ogromnym utrudnieniem, tak. Bo jak ktoś zamówi dużo i po jednej, to jest bardzo długo do pakowania. Jednak również osobiście, nie znając na przykład jakiejś przynęty, nie chciałbym kupować w pudełku 15, płacić za to powiedzmy tam 35 zł. Wolałbym sobie po 5 z kilku rodzajów. I właśnie również tutaj tak, że od jednej sztuki wszystko działamy i każdy może zamówić po prostu. Dobra. Pytanie, które takie mnie nurtuje, no bo wiesz, jak już tyle lat pracujesz nad tymi ciuchami, to rozumiem, że jakiś progres jest, nie? Zaczynałeś od może, no nazwijmy to trochę gorszej jakości, czy może designu? Jak to właśnie było? Ja lubię dobrą jakość, bardzo dobrą. Testowaliśmy kilka materiałów czy coś i powiem tak, na targach Evolution na przykład jak byliśmy, to podszedł do mie pan, widzę właśnie, że nasz ciuch ma i on mówi, panie, 7 lat chodzę w tym, nie potrafi mi się to w ogóle nawet zepsuć, bo od początku zgadza po się, prostu ten i nic, bo to nie ma szansy, żeby to wyblakło, czy się sprało w jakikolwiek sposób. Jedyne, co może być, to gdzieś na rybach zahaczymy haczykiem, można sobie zaciągnąć po prostu włókno. Jeśli chodzi właśnie o nadruk tego wszystkiego, to nie, bo to jest w środku materiału, pod wpływem ciepła w tej prasie, to jest, otwierają się pory w tym poliestrze termoaktywnym i tam sobie wpływa i wychodzi u nas również fotograficzna jakość. Przez to 7 lat, słuchaj, zmienialiście sam materiał, jakoś eksperymentowałeś? Oraz również kroje. Wielu klientów, czytając, że jest na przykład to odzież termoaktywna, myli z bielizną termoaktywną i że myślą, że to jest bardzo jakieś obcisłe czy coś, a robimy to po prostu, żeby to też można było ubrać na jakąś zwykłą na przykład koszulkę, czy też niektórzy noszą to sobie na kurtki, ubierają, żeby się prezentować jakoś, nie wiem, w chłodniejszych miesiącach, jednak na kurtki również robimy takie, no nie tylko na kurtki, ale robimy bezrękawniki, tak? Tutaj jest pokazane. Tu może zdejmę. Wygląda sprawa tak, że mamy tutaj na zamek zapięcie. Zapięcie zawodnicze. Dokładnie, dokładnie tak. Jeżeli ktoś się chce prezentować cały rok fajnie na zawodach, czy nad wodą i czuć się komfortowo, to może to jest ten sam materiał, z którego wykonujemy koszulki i te bluzy zawodnicze. Takie coś nakładamy na kurtkę i to wygląda później tak, choćby się miało po prostu kurtkę w takim właśnie wzorze, jaki sobie wybierzemy. Także jest to fajna taka opcja dla jakichś zawodników, którzy startują i w jakichś tam zawodach i chcą nie wiem, po prostu mają jakieś inne ciuchy, w których się czują super, a chcą jednak mieć jakieś tam reklamy bądź jakiś tam inny wzór na koszulkach, to taki bezrękawnik polecam bardzo. No właśnie, a kamizelka, bo masz też kamizelkę? No właśnie, to jest to. To jest ta kamizelka. To jest dokładnie to. Mhm. Myślałem, że masz taką kamizelkę z grubego takiego materiału. Jest opcja w ogóle zamówienia takiej kamizelki? Jak najbardziej, oczywiście, że tak. Także tutaj też można nam podsunąć, bo nie wszystko jesteśmy w stanie nawet dodać na stronę, bo tworzenie projektów to również jest ciężka sprawa i wymagająca sporo czasu.
A gdzie też wszystkich pomysłów nie jesteśmy w stanie wdrożyć od razu. I to niestety troszkę trwa. Wędzisko Bluebird Nano. Bardzo do ociężarze wyrzutu do 1,5 grama. Takie wędki robią teraz furorę w Polsce, ponieważ bardzo ten ultralight, super ultralight fishing w Polsce się bardzo rozwija i ludzie poszukują właśnie tego typu wędzisk i przede wszystkim bardzo lubią łowić białoryb. Dlaczego? Niestety tych drapieżników większych brakuje w naszych wodach i ja również wolę złowić więcej tych ryb i mieć jakiś takie szerszy zakres, dokładnie, no bo łowienie wzdręk w upalny, jakiś letni dzień, gdzie wszystkie inne drapieżniki, brzydko mówiąc, mają na nas wywalone, na wzdręki można praktycznie zawsze liczyć. I tutaj na takiego robalka świetna sprawa. Dobra, ile takie wędzisko? 380 zł. No to takie. Także to jest właśnie kijek serii fajna. Takich budżetowych, ale ten, bo mamy również tam za i po 1600 również takie ciekawostki, podłowienie też białorybu do 1 grama. Tak. Aha. Jak tutaj. Tutaj już jest na najlepszym blanku T1100G, który był wcześniej tylko zarezerwowany pod Japonię. Ile waży? 38 gram. Wow. Także to jest jeszcze ciekawostka, że jeżeli ktoś chce do stricte nadgarstkowego łowienia, czyli do animacji tych przynęt, które w większości są pasywne, czyli nie mają własnej pracy, to można sobie samym nadgarstkiem po prostu nadawać pracę tej przynęcie, a można... To jest wkręcane, czy tylko wsadzane? To jest wsadzane tak samo jak... Nie obawiasz się, że może wypadać? Absolutnie nie. Także to jest na naprawdę ten... Trzeba się... namęczyć. No i tutaj nic nieważące, po prostu wędzisko też zrobiło niesamowitą furorę na tym. Ta seria w ogóle Black Swan to wygrała na najlepsze wędzisko na targach Eftex, prestiżowych takich światowych targach w zeszłym roku, na najlepsze wędzisko. Również ten Bluebird również zajął chyba drugie miejsce. Także. Moje odkrycie 2 lata temu, Kongres Tito Air, 56 gramów. To ciężki gije. Tak, no to przy tym ciężki. Ale oni też wygrali 2017 chyba jakieś prestiżowe klasy. Mamy 24 tak, rok. Wiem, tak, wiem, czasy się nie ułagają. I to jest z miesiąca na miesiąc pojawiają się nowe technologie, nowe pomysły. Także tutaj firma Favorite to działa naprawdę mega prężnie cały czas, wprowadzając i idąc za czasem. No różnica jest w kasie, nie? To się zgadza. To się zgadza. Co my dostajemy w zamian? Najwyższej jakości wędzisko na przylotkach Fuji Torsa i tytanowych. Blank 1100G, tak jak mówiłem wcześniej, tylko i wyłącznie zarezerwowany pod Japonię. A tutaj właśnie w marce Favorite udało się wykonać wędziska na tej macie. Aha. No i przede wszystkim to idzie nie dość, że moc, przewodnictwo, no i ta waga. Nic nie waży. Dobra, a jak myślisz, jaką rybę damy radę tym wyholować? Każdą rybę. To się liczy opanowanie podczas holu. Wędzisko robi nam, wygina się praktycznie całe, także tutaj nam bardzo ładnie zamortyzuje każdy zryw ryby. Aha. Jeżeli mamy dobrze uregulowany kołowrotek, że ta ryba nam sobie wybiera, dobrze mamy opanowanie podczas holu, że wiemy, co tu robić, bez problemu naprawdę każdą rybę, a na przykład, nie wiem, strąga czy coś, jakby chciał nam zrobić odjazd taki konkretny, to nawet na 15-gramowym wędzisku mamy po prostu ciężko byłoby go zatrzymać. Na pewno łatwiej, ale kij dobieramy do przynęt, które używamy. Ja na przykład używam wędziska pod strągi, co niektórzy się pukają w czoło, że jak ja mogę używać 2,5 grama tylko właśnie pod łowienie pstrągów, ale mówię, jak mam łowić kijem do 15 gram na przynęty o wadze z główką wolframową półgramową i przynęta, która ma 3 cm. Także tutaj jest to sensowne, żeby odpowiednio poprowadzić, żeby odpowiednio poprowadzić, zaprezentować tą przynętę, to musi być właśnie delikatne wędzisko. Nie mówię tu stricte o tym 1 gramie, ale właśnie 2-2,5 grama i bez problemu jestem w stanie piękne ryby wyholować, bo no bo łowiłem i to też nawet w niesprzyjających warunkach. Chyba się zakochałem, więc muszę tutaj to pokazać. O, co my tu mamy?
No ale słuchaj, dobra, to jest jedno, ale do tego kołowrotek też musi być odpowiedni. Coś w okolicach, kołowrotek przy takich delikatnych kijach najlepiej używa coś od 160 do 200 gram. Jest to też drugorzędna taka sprawa, bo zadaniem kołowrotka jest, nawet to nie musi nam dobrze wyważać. Wiadomo, do komfortu łowienia jest to ważne, jednak jeżeli mamy kołowrotek, który waży nam tam troszkę więcej, no to on ma nam dobrze nawijać, oddawać tą plecionkę, mieć dobry hamulec. Brody nie robi. I to jest właśnie zadanie kołowrotka. A czy on waży tam te 20 gram więcej czy coś, to jest tylko do naszego własnego komfortu. Również kiedyś, jak miałem pierwsze wędzisko z Favorita, z najwyższej tam było półki, tak, Favorite Solo, które ważyło chyba 50 gram 7 lat temu chyba. Ja sparowałem go z kołowrotkiem, który ważył chyba 270 gram. Dodałem jakiś filmik na YouTube'a, to ludzie mnie chcieli zjeżdżać. Co ja robię, czy coś, ale mówię, co komu do tego, jeżeli mi się tym dobrze łowiło, wygrywałem zawody tym sprzętem. Także mówię, kołowrotek, drugorzędna sprawa do naszego komfortu łowienia. Jest to ważne, zależy kto jak lubi po prostu. No.